Siemaneczko, nie wiem na jakim etapie stanęliśmy z tymi moimi firmami, bo ja sobie od czasu do czasu po prostu robię przerwy, takie nawet 3-miesięczne lub półroczne. No bo tak, no bo to trzeba się wziąć potem za robotę, a nie tam ślężyć przed komputerem, co nie? Tam jeszcze jest kilka filmów, które być może dorobię odnośnie siewów bezorkowych, a jeżeli nie, no to gdzieś tam może wiosną. No tak, że wiecie, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Może któreś tam parę filmów się nagra, takie bez obróbki z pola. Ten akurat też film wyjdzie w ten sposób, że będzie trzeba go obrabiać, bo to jest zbyt dużo materiału. Także powiem mniej więcej co i jak dalej tutaj tworzę sobie. Czapeczkę założę, bo jest zimno. No kurnik pusty. To tam wiemy, że jest pusty. I teraz tak, pompa wtryskowa. O, sorry, muszę kamerę poprawić, bo tu parę rzeczy chcę zrobić. Pompa wtryskowa była, nie ma. Jakieś tam rzeczy są, powiedzmy, z nią robione. Nie chcę tutaj za dużo kłamać na razie. Bo to wiecie, to tak samo jak z tą klimatyzacją, nie? Ona jakby, sprężarka nie jest założona, będzie gdzieś tam kiedyś ten temat dalej kontynuowany. Na pewno nie będzie, no chyba, że naprawdę, nie wiem, znowu nie będzie jakiegoś wstawienia czy coś, im się pokuszę, żeby to z tego dachu wrzucić do kabiny na parowniku uniwersalnym. Ale z parownikami uniwersalnymi jest tak, że potem się z nich skrapla, a ja nie chcę mieć bagna w kabinie. Ogólnie jak szyby są przyciemione, to jest dużo chłodniej, ale dobra, o tym potem. Udało mi się dorwać, bardzo długo szukałem i mam Donaldson Power Core. To jest akurat nie PSD, tylko PCD bodajże. To jest filtr do mniejszych zapyleń, nie do końca prawidłowy do ciągnika, ale nie o to tutaj chodzi. Zobaczcie, jaki to jest potężny filtr. Generalnie teoria mówi o tym, że teoria mówi o tym, że niby się ich nie dmucha, ale no gdzieś tam widziałem pancerza chyba filmy, że to jest ściema jedna wielka. Natomiast do czego dążę? Dążę do tego, że to jest w ogóle produkt z Białorusi, to jest paczka z Białorusi, wyobraźcie sobie, przyszła do mnie wczoraj. Chodzi o to, że filtry PSD, takie jak macie w John Deere'ach czy gdzieś tam w Fendach, tutaj mają cyklony, nie? Tutaj są złącza diagnostyczne jeszcze do tego filtra, także można sobie czujniki wstawić, nie wiem ile tutaj będziecie widzieć. Ale to jest na razie jakiś taki zamysł i będziemy sobie tutaj tworzyć i testować. Ja mówię, kiedyś tam potem po prostu, jak będę miał chwilę czasu, te filtry, filmy sobie obrobię. Do użytkowników Fenda 800, 714, nie, chyba. Dobra, 824, 826, jeżeli się nie mylę. Słuchajcie, mój model filtra tutaj, który posiadam, to jest Donaldson P605536. I teraz pytanie do was, czy to się sprawdza? Zamiennik tego filtra, już sobie szukam tutaj tych informacji. Może ktoś mi powie, czy to jest fakt taki. Donaldson P60, czekaj, gdzie to jest? Tak. P608666. Końcówka 666, szatańska, diabelska. Takie co Fendt montuje ponoć. Czyli tak, Donaldson PowerCore P608666. Jeżeli jest jakiś użytkownik, subskrybent, który jeździ Fendami serii 800, już tam chyba tymi nowszymi, czy macie takie filtry, czy to jest prawda, że to siedzi w Fendzie? Przy tamtych 220, czy tam 240, 260 koniach. Ogólnie tam patrzyłem sobie trochę na dane techniczne, to Fendt to tylko ma wyciągnięte z 6 litrów pojemności silnika Deutscha, nie? Także to są mocno wyciągnięte silniki. Niby teoretycznie one są paliwo oszczędne, co nie, ale no nie wiem, bo nie mam. Wiem, że to jak jest dobrze ustawione, to jest w miarę oszczędne, a ostatnimi czasy nie jest oszczędne, bo tak się układa jakoś dziwnie. No gdzieś tam w gruberze spalił 14, no tam w talerzówce koło 7, a normalnie to w pługu paliło tam. Tylko że to wiesz, uczciwie ustawisz pług, inaczej to spali, a inaczej jak tam wiesz, na 27 będziesz jechał, no to paliło wtedy to 13-15 litrów, ale dobra. Uczciwie robota zrobiona, niech tam swojego trochę spali, po 20 generalnie nie pali, raz tam trakcji nie było. No i teraz tak, mamy ten filtr, zamysł tego filtra jest taki, weź, w ogóle obczaj, jakbyśmy go tutaj dali radę wsadzić. I patrz, cyk, człowieku, bierzesz, wyciągasz. Tu jeszcze ma być filtr bezpiecznik z przodu, nie?
Ale o co chodzi? Ja zaraz założę maskę. W ogóle to powinienem robić rozsiewacz, wymiarować, ale coś tak, kurde, mi się zeszło dzisiaj tutaj. I jakby się dało go, panie, w sensie, wiesz, na tej wysokości, nie? No i ja teraz wezmę maskę, wyłączę kamerę, bo na pewno ją obiję, bo już ją trochę porysowałem w jednym miejscu. Ale to tam lakiery są, zostały, to tam się podmaluje. Jak się coś robi, to tak jest. Generalnie w lato, jak robiłem ten ciągnik, to mówię, ni cholery, nie dotykam go, w ogóle nie tykam tego ciągnika, nie? No i oczywiście, szanowni koledzy, Zycio 25, Maniek Mechanik, Mateusz, jeden, drugi, wiesz, forum, stoker team i człowieku, wiesz, wysyła ci gość, że w 60 ma dwie turbiny, nie, drugi ci wysyła inną rzecz i no... Dobrzy koledzy to podstawa, nie? To jest podstawa w ogóle, wiesz, także subskrybujcie, jak możecie, też ich kanały, jak chcecie, jak jesteście pozytywnymi świrkami. Dobra, teraz tak. Ja muszę założyć maskę i temat jest taki, że ja bym chciał, żeby ten filtr był pira za oko tak wysoko, nie? I teraz zauważyłem coś takiego, że on jest tutaj jakby, wiesz, na coś takiego twardego sklejony, nie? Jakoś, o, widzisz, nie wiem, czy to jest taki twardy klej na gorąco, czy o co chodzi. No i tak sobie wykombinowałem, wiesz, że może dałoby się to opalarką nagrzać i dałoby się to przekręcić. Jeżeli da się to przekręcić, no to się da przekręcić. Tutaj to tam się da, też, to wiesz. Tutaj jest metal, wiemy, że pracujemy w metalu, a jak pracujemy w metalu, jeżeli jedną, drugą stronę da się przekręcić, to można wyciąć dziurę i można mu wystawić odstojnik, nie? To tam wszystko, wiesz, wszystko w swoim czasie, wszystko się da. Co jest ciekawe, że tutaj to nawet fajnie pasuje, tylko tutaj by się pierścień dystansowy wspawało, albo to rozgięło i wkleiło na twardy klej, ale za dużo tego kleju będzie, więc tutaj byśmy dotoczyli na tokarce pierścień dystansowy. Czekaj. Gdzie to jest sanie? Tu. Co nie? I tu nawet by dało się wstawić czujnik zapchania. Gdzie wydaje mi się, że... O, i ktoś, jeżeli użytkuje taki filtr, to niech powie, jaki jest interwał wymiany, nie? Jaki jest interwał wymiany. Jak gdzieś tam w John Deere kiedyś coś chyba 675M przeglądałem, gdzieś tam jakieś dane techniczne, coś takiego, to było tam napisane, że 600 motogodzin, nie? To możecie mi tutaj dać znać, ja będę miał chwilę, to opublikuję. No więc, wiesz, jeżeli to by się dało odwrócić, to mniej więcej na tej wysokości byśmy mieli filtr. I to by było super, nie? Ogólnie moim zdaniem. Teoria jest też taka na to, że filtr powietrza w nowych ciągnikach jest montowany w ten sposób, mniej więcej, i wtedy te całe cyklony są z tej strony. No i taka tam teoria jest, że nie podbiera wtedy wentylator jakby powietrza filtrowi, nie? I to się nie gryzie, ale no przy takim przepływie, przy takim, kurde, wielkim filtrze, który jest tam po numerach sprawdzałem, to jest z autobusu w ogóle, to jest z Białorusi i to jest generalnie dedykowane było, czy wyciągnięte z autobusu Van Hall, jeżeli się nie mylę. 11-litrowy silnik, tam chyba 500 koni, Detroit Diesel serii 60, jeżeli kogoś interesuje, bo był też film na temat, u mnie na kanale, na temat Detroit Diesel, ale to była inna seria, to były te dwusuwy, nie? Dobra, zakładamy machę. No to nawet, nie? Nawet by się dało tego diabelca wstawić, wiesz, standardowo, nie? No czekaj. Tutaj jest przewód, okej, dobra. Od biedy tego, tu tylko mu, wiesz, na jakieś flansze mocujące coś. Aha, tu jest ten dolot troszeczkę nawet za daleko bym powiedział, że jest ten dolot, żeby go wyprostować. Więc słuchaj, w zasadzie, nie, to do tego filtra, do turbiny K27, to by dolotu nie musiał zmieniać. Nie wiem, czy wy będziecie dużo widzieć, bo tu akurat tak stanąłem, że światło jest z boku. Także w zasadzie te dolne blachy trochę wyciąć i do... Znaczy nie do, do końca do takiego filtra, bo ten filtr będzie tutaj, on będzie przerabiany oczywiście, jak wszystko umie.
Bo wy, jeżeli będziecie chcieli, to powinniście PSD sobie szukać od razu, nie? Z tymi cyklonami. Ja tutaj zrobiłem błąd, ale mówię, no to jak kupujesz z Białorusi, człowieku, to nie wymagaj zbyt wiele. A my byśmy chcieli go dać wyżej, byśmy chcieli go odwrócić, żeby był mniej więcej tak. I mało tego, jeszcze by można było go dać wyżej. Ale to już by się wyregulowało jak... A, niczym się nie wyreguluje, bo zawiasy włażą. Trochę go podnieść, żeby... O, z tyle. Patrz. Jest na samej górze. Mniej więcej, to jest tylko takie przymiarka, nie? Zobacz, człowieku. Wchodzisz, jakby tak było, trochę by go odsunął tu. Tutaj miejsce jest na jakąś chłodnicę. Jakby ktoś chciał. Albo tu, niżej. Kurwa, zajebiście ogólnie. Dobra, idziemy teraz zrobić tak. Idziemy wziąć filtr. Idziemy po opalarkę. Bo nie ma takiego modelu filtra. Nie ma takiego modelu filtra, który by miał to odwrotnie. Ale patrzyłem, to jest wszystko składane tutaj na jakiś plastik, taki klej plastikowaty, więc to nie pozostaje nam nic innego, jak pociąć ten filtr, bo to jest tylko filtr taki do filtrowania, a tu jest drugi filtr do filtrowania, więc jak mamy dwa filtry, tak samo masz, nie wiem, dwa ciągniki, dwie maski, no to możesz ciąć do woli. Także idziemy. Zaczynamy proces rozpierdzielania Donaldsona Powercora. Potem będziemy dzwonili do gościa, który, kurde, robi zderzaki, nie? Jest opcja, zobacz, tutaj jest takie o. I teraz pytanie, czy to w ogóle namięknie, czy nie? Jeżeli namięknie, to jest szansa. Jak nie, to będzie trzeba sobie dać drugą szansę. O, człowieku. Patrz, to się zrobiło miękkie, a klej ni cholery nie puści. Że chyba można zapomnieć. Na gorąco chyba tego się nie da zrobić. I podejrzewam, że w ogóle się tego nie da zrobić. Dobra, czyli tak, opalarką nie szło, bo to się wszystko, wiesz, gorące robi, wygina. Także lipa. Jak widzisz, to tutaj z jednej, z drugiej strony to jest taki jakby uniwersalny temat, o, widzisz. Tu trochę o tą opalarką. Tak, nożyk za złotówkę. Bierze ten filtr jak głupi, nie? Teraz tak jak wam mówiłem, tak, lekko naciąłem, trochę brzeszczotem. Patrz. Aż teraz gnoju nie pęknij, kurna, bo... Bo co ja, z czego ja złożę? Do tego nie chcą części. Poszczególnych, kurde, kadłubów nie chcą sprzedawać, nie? Patrz. Kleju dali, rozumiesz? Nie wiadomo jakiego, ale cholernie twardego. Ale cholernie twardego. A tu od tej strony ssawnej nawet nie był dany.
Aha, dobra. Bo tu była nakładka, pokrywka, a teraz mi się ta pokrywka tu wygięła. A tu była ona zeszlifowana. No ale dobra, filtr będzie trzymał, nie? Bo filtr jest w pokrywie. Czyli teraz tak, to zostaje. Mieliśmy tak. I teraz cyk, tak. Tutaj co? Wystaje? Też wystaje tam trochę, no. Ale mniej, bo tu trochę się spiłowało. Natomiast dobra, no. Załóżmy, że to złożymy tak. Też damy tam ściski. Toż to na wkręty, kurna, szybki montaż na te. Na wkręciki można skręcić, patrz. I to jeszcze... I teraz tak, filtr pójdzie na tą mańkę. Genialne te Amerykańcy z tym są, ale generalnie tak sklejenie te, wiesz, wezmą, patrz, takich elementów narobią i ci pod każdy ciągnik ładnie dopasują. To jest w sumie nie głupie, no. No i już masz na dole. No. Do tego stopnia mniej więcej można go podnieść, więc na fasolki będzie trzeba na fasolki zrobić. I tu trzeba wytoczyć flanszę dystansową, żeby pod oryginał było, pod dolot. Z plastiku. I wszystko na klej obsadzić. I będziesz miał, człowieku, filterek jak ta lala. Przyjdziesz, wymienisz. Bez tego oleju pieryńskiego. Zrobimy. Powoli zrobimy, wykombinujemy coś tutaj. Dobra, na dzisiaj to by było tyle. Paczek, co tu poprzychodziło, paczek teraz to jest kosmos w ogóle jakiś. I rękawiczki, kurna, tarcze i pierdoły. Będziemy próbowali zaadaptować filtr powietrza teraz Donaldson do Zetora. Do oryginalnej rury do lotu, czyli tej spłaszczonej. I teraz na początku ja chciałem tutaj wytoczyć ten kapsel taki, nie? Plastikowy kapsel z tego wałka 130, który by pozwolił mi osadzić tutaj ten element, tą rurę do lotu. Ale tak, znalazłem gumki od węży strażackich. W zaprzyjaźnionych tutaj firmach. O, i to pasuje, kurna, w ten sposób. Tylko teraz trzeba wymierzyć ścianki. Nie mam chyba takich otwornic, nie? Ojciec mi to podpowiedział. A drugi taki temat to jest... Może na tym najpierw spróbować. No a tutaj potem, jak już wszystko będzie do kupy złożone, no to wiadomo, to można silikonkiem. Przecież to na podciśnieniu działa, nie? Twardego silikonu i dziękuję. No to mi się bardzo podoba. Bo to jest taka fajna krawędź, nie? Najlepiej to, najcudowniej to by było to obsadzić na dwóch. Żeby się obsadziło na tym. I plus na tym. Czekaj, żona dzwoni. Tutaj mamy przyrząd. O, w tym miejscu. Bo to było takie pogięte do składania filtra powietrza firmy Donaldson. To jest ze Stanów sprowadzone. Wysłali to do Niemczech do serwisu Fenda i potem ja to od nich ogarnąłem sobie przez Zetor Polska i Fend Polska Akko, czy jak oni tam, do składania, właśnie do założenia. Do założenia uszczelek od PCV-ki 110 do Zetora, ty. Zaraz zobaczymy. Odwróciłem te gumy w drugą mańkę. I wtedy, jak to się ustawi wszystko... O!
No tam wszystko idzie zrobić jak się chce. Jestem ciekaw, czy ta gumka nie wyszła w środku. I teraz będzie wiadomo, czy nam intercooler wejdzie. Czy będzie trzeba tutaj w tym miejscu wspawać kawałek rurki. I wtedy już zamówić ten filtr na gotowo, jeżeli będzie wszystko pasowne. Co ty, człowieku? Zobacz, co tu jest. To jeszcze... No tutaj to tak trochę nie bardzo. Bo chciałem powiedzieć, że tu jeszcze można by było też, nie? To uszczelnić tak, żeby spokojnie było. Ale tutaj tak trochę nie bardzo. Lepiej by było to uszczelnić z tej strony. Patrz, wypycha tą gumę. Idę na obiad i po obiedzie spróbuję to złożyć jeszcze w drugą stronę. Czy nie będzie tej gumy wypychać. Bo to tak jest to. Teraz, kurde. Trochę za ciasno tam jest. Ale no kurde, no ma być szczelnie. I wydaje mi się, że będzie szczelnie. A nie to drutem owinąć w koło. Jak będzie ustawione. Nie, no tak. Silikonem potem tu na grubo, na tej krawędzi. Na wyczyszczonej, odtłuszczonej dobrym silikonem. Jak będzie raz ustawione, już tego potem nikt nie będzie ruszał, będzie sztywno. I tylko kontrolować wtedy. No. Miałem taki temat, wiesz co, bo tłumik od Zetora. Taki ziomeczek się odezwał. No i nie ma już tłumika na słupek. Czy będzie drugi na słupek, nie wiemy. Bo nie wiemy, co się z tym holsetem stanie. Bo gość mi nie chce wysłać danych do odesłania. No to tam, jak coś, to zostanie ten holset. Jak to się mówi, raz się żyje i trzeba sprawdzać różne rzeczy i testować. No to czasami tak bywa. No ale to wszystko z głową trzeba, z głową. Tam kurna, nie do końca z głową, to tam tak jak mówię, to trochę tego... ja się kręcę dzisiaj, ja się jakoś tak kurna nie wysypiam ostatnio. Nie robię filmów też, bo się nie wysypiam. Kurwa, potem chodzę jak taka pokraka. Tu jest pokrowiec na akcesoria od kamery. Oglądałem sobie przed chwilą filmiki. Tam coś widziałem z tym... Super Mafia Ursus coś musiała przeproszenie jakieś zrobić. A powiem, kurna, ten YouTube cały to jest kurna dziadostwo. To jest dziadostwo i to marnuje ludziom, lasuje głowy. I mówię to poważnie, bo ja to widzę po sobie, nie? Że to jest dziadostwo. Ja to robię z jakiejś tam przyjemności i pasji, ale kurde, na tym YouTubie to cię pociągną za każde słowo, nie? Naprawdę to jest dziadostwo i czasami jest też tak, że dodasz jakiś tam filmik, który jest pierdołą, on nawet nie ma dużo wyświetleń na przykład, a jakieś takie komentarze tam są, albo cię z błotem zmieszają w ogóle, też w ogóle, też. To jest kurde, czasami to niszczy człowieka gdzieś tak... A jak się zaczynasz w to wkręcać, jakby chcesz, nie wiem, gonić innych i... Ja nie chcę tutaj mówić, bo wiesz, dzisiaj mówisz tak, punkt widzenia zależy od punktu jakby siedzenia, nie? Dzisiaj robisz Zetora, jak masz szczęście w życiu i za chwilę możesz się śmiać z tego, wiesz? To znaczy, ja się z reguły nie śmieję, ale czasami klepniesz coś nawet nieświadomie. Wiesz, to nawet w stosunku do znajomych czasami można coś klepnąć. A w internecie to jest ten temat właśnie, że to kurde nie ginie. Spróbuję zdjąć maskę i spróbujemy ten filtr jakoś tu obsadzić, żebyśmy widzieli, jak on będzie tutaj leżał i może będziemy mogli już jakiś, będziemy mieli jakiś obraz tego, czy damy radę zmieścić ten intercooler, czy nie. No i zobaczymy, nie? Bo teraz, jak to jest w miarę sztywne wszystko, to jest mocne. Więc nawet moglibyśmy chyba się pokusić o tutaj wycięcie markerem. Byśmy namalowali, to tylko trzyma maskę, żebyśmy wiedzieli, czy to wytniemy. To wytniemy. Może nawet nie do końca to wytniemy. Tutaj nie musimy. Ale to będzie wszystko całością, więc powinno trzymać. Może tu.
Prawdopodobnie będę musiał to rozkręcić. No ale dobra, no spróbujmy zdjąć maskę i spróbujmy, kurczę, patrz, już tutaj obiłem. No życie, no co, no to szlakier to można drugi położyć. Tu go dociśniemy i to by było teoretycznie nasze ułożenie tego filtra. Tak byśmy go ułożyli.